Cześć, jestem Klawia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj liczbę centrum chiralności w cząsteczce. I podpunkt A. 2,3-dichloro-2,3-dimetylopentanu. To skupmy się najpierw na pentanie. Rozrysujmy go sobie. Mamy tutaj 5. To teraz ponumerujmy je sobie. I teraz tak, do dwójki mamy 2,3-dichloro, czyli tutaj lecą nam chlory. Mamy 2,3-dimetylo, to tutaj mamy grupy jeszcze metylowe. No i pentan to już git, no to resztę dopisujemy atomami wodoru. Centrum chiralności, czyli atom węgla, który jest asymetryczny, czyli taki, który posiada 4 różne podstawniki. Gumujemy trójkę, wpisujemy gwiazdeczkę, ponieważ tak oznaczamy asymetryczne atomy węgla. Teraz Wam zaznaczę podstawniki, dlaczego tutaj są 4 różne. Otóż mamy chlor, pierwszy. Grupa metylowa, drugi, następnie cała reszta zawierająca chlor i z drugiej strony inny podstawnik. Każdy z tych podstawników jest różny, dlatego ten związek zawiera centrum chiralności. Jedno. B. 3-bromo-2,3-dimetyloheksanu. Tu jedziemy heksan. Numeracja. Trzy bromo. 2,3-dimetylo. OK. OK. No to teraz tutaj będziemy mieć tam, gdzie mamy brom i grupę metylową. Znów zaznaczę Wam te podstawniki. Grupa metylowa, brom, reszta. I tutaj znów 4 różne podstawniki. Dlatego tutaj mamy asymetryczny atom węgla. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.